Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sidwerek, a oto kolejny odcinek King's Bounty, Wojownicza Księżniczka. No i w dzisiejszym odcinku powstrzymamy tutaj Rakusza, no bo przybyłem na Uzale w celu... w jakim celu? I teraz kodeksem bojowym i każą, no spoko. W celu zdobycia tych pereł, bo okazało się, że nie mogłem ich na Dersu znaleźć, ponieważ jak się wczytałem w misji, one nie tylko są na Dersu, ale i na Uzali. Więc pomyślałem, że skoro i tak już tu jestem, a mam z nim tyle misji związanych, no to pokonajmy go wreszcie i tyle. Człowiek, czego szukasz w krainie Rakusza? Przybywasz po naszą magiczną wodę? Chcę iść do świątyni radości, muszę zabrać stamtąd kamień. Haha, kamień! Co jest w jeziorze z magiczną wodą? Nie. Chcesz oszukać Rakusza i ukraść cała magiczna woda, żeby być silna i ładna księżniczka. Ale nie możesz, tylko Rakusz może brać i dawać magiczną wodę. Bez wody Rakusz stanie się słaby i żaden z niego będzie wojownik. Nie pozwolę na to! Weźmiesz magiczną wodę po moim trupie. Jak chcesz, broń się. Rakusz, młody, niezwykle pewny siebie goblin, który po odkryciu źródła radości założył własne plemię. Prawdopodobnie najweselszy i najważniejszy goblin na świecie, a za sprawą mocy źródła. No to jak zwykle przyspieszenie chyba użyjemy i w gratisie... Pionku listy? Nie będzie. W sumie nie mam za bardzo innego wyjścia. Leć, piorunku. I tak nie dojdziemy do wroga. Nasz czas. Oj, no goblina, akurat mogę się nie strzelać z jakiegoś szamana. Nie chciałem tej walki właśnie wcześniej rozgrywać z uwagi na szamanów, więc gdyby tak paru z nich padło, to bym się nie obraził, no ale dobra. Gdzie tylko nasze jednostki jakieś tutaj szkody będą mogły wywołać i że było dla nas fajnie, to wywołały całkiem niezłe. Ty masz 26 tysięcy progu, tak? Dowodzenie oddziału 26 tysięcy. Oni mają 38 tysięcy, ale ci może jeszcze się mieszczą w progu? Nie mieszczą, czyli nie zarobą. No dobra, Tireksik, ale ty też wiele nie możesz więcej zrobić, więc podejdź chociaż tutaj i użyj tego swojego pierwotnego lęku. Zawsze to jest ponad 4 tysiące obrażeń. O, widzę, że jakąś magii używa. Ona nie powinna nam wiele zrobić, bo ona bije obrażeniami fizycznymi. To nam natomiast może wiele zrobić, to już nie. Są picie 3-1 tam, och! Gdyby szaman umiejętności nie użył. No, są groźni tylko szamanowie i tak właściwie nikt poza tym. O, z tej jego całej armii drążonej potylice. Mógłbym użyć szeptu katole, pamiętam jak to mało robi, więc tego nie zrobię. 107! Zajebiście! I teraz możemy zrobić kolejną fajną rzecz, a propos dodać drugą turę naszemu panowi jaszczurce i pokazać jego największy atut, czyli przebijanie. Chociaż w sumie to nie jest jego największy atut. Jego największym atutem jest tak, to że ma dwie tury, to że przebija, to że ma pojebane statystyki i w ogóle, że jest go dużo i że jest zajebisty i w ogóle nie ma minusów. Proszę bardzo, kolejnych dwóch zarąbał i jeszcze tego zarąbał, no krytykiem, no. Jeszcze tego zarąbał. Ty się tak nie rozpędzaj, bo całą armię im wybijesz. Kuźma, jedna jednostka, czy jeden oddział rozwala całą armię. A ktoś pisał, że ta armia jest słaba. Jeden oddział. Który oddział poza platynami z mojej armii ludzi byłby w stanie coś takiego zrobić? Nikt. Z armii nieumarłych, jako tako czarni rycerze, bo oni faktycznie są silniejsi, jak chodzi o obrażenia od naszego tutaj jaszczureksa, ale kurczę, no... mają tych nie mają tego odnawiania tur, więc też pewnie nie byliby w stanie. Fakt, jeden oddział by bardziej zmasakrowali, ale już taką właśnie armię tutaj nasz jaszczur Ostrex jak najbardziej morduje jak chce, to jest bóg wojny, z nim się nie zadziera. Razem ze wsparciem paladna dającego mu drugą turę, ze wsparciem tutaj oczywiście naszego Gorguana i jego żądzy w znaku krwi. Ta jednostka staje się chyba najlepszą jednostką w grze, albo przynajmniej jedną z najlepszych. Dobra, T-Rexik, no już się to zmieniłem, co mam ci tutaj pomóc. Nie wiem, zjedz sobie ciałko na jaj. A jakie smaczne. Więc skończę tą walkę, bo zbieranie skarbów mi się tutaj za bardzo nie opłaci. Leć, T-Rexik. Pach. Bo mógłbym zrobić co prawda rundkę czy dwie, ale na pewno bym wszedł ze startami wtedy z tej walki.
Tutaj 20 000 doświadczenia, z uwagi na to, że mamy nasz zwój mądrości. Ajajaj, ból głowy, ból pleców. Dlaczego ta walka tak bolała? Czemu waliłaś mi w głowę, a miałaś mi ręce i nogi? Teraz przez 2 dni będziemy swędzić, zanim kości się nastawią. Głupi ludzie. Magiczna woda nie tylko sprawia, że jestem silny i wesoły, ale czy też choroby i rany. Wkrótce Rakusz znów będzie zdrowy i wesoły. Weź kamień, widzę, że cię nie powstrzyma. Nie zabieraj wody Rakuszowi i nie wykopuj go z jego własnej jaskini. Opowiedz mi o magicznej wodzie. O, tak, to już było kiedyś mówione, jak dobrze pamiętam. Dalej mam z nim misję jakąś związaną, co ciekawe. No ale na razie, bo wiele zrobić nie mogę w kwestii tej misji, mogę tylko wyjść tutaj do środka i zdobyć nową mapę żeglugi na kontynent Recha, czyli ze śmierci. Przyda się. Kurczę, wiecie co, może zaryzykujemy. Może akurat? Może? Zobaczmy. Gnijące zombie. Ty gnijący ochłapie, wypieprzaj z mojej armii. I mamy kamień radości. Gdy zbierasz kamień radości, świątynia traci swą moc. Dowodzenie plus 500. Świątynia radości. Piękna świątynia. Nie będzie już wody. No ale cóż. Potrzebujemy tego kamyka. Człowiek, czego szukasz w Rakusza? Przyważ po naszą magiczną wodę? Ona już chyba nie jest dużej magiczna, chyba że coś źle tutaj zrozumiałem. Bardzo możliwe, znając mnie. No ale cóż, dobra. Póki co w takim razie tutaj moja szczereczko wróć do mnie. Potem może poszukamy jakoś czarnych rycerzy z tego zwoju. Jak to w ogóle jest możliwe, bo oni są nie umarli, ale czy to nie ma jakiegoś ogranicznika poziomu na przykład? Nie, nie ma. To fajnie byłoby takich czarnych rycerzyków trochę pozdobywać. Chata uzdrowiciela, nic ciekawego dla nas, nic tutaj nie preferujemy, nic nie chcemy. Mówiłem, że nic nie chcemy. Oho, to jest Grida, czy jakoś tak mniejsza. Ej, chwila, moment. Przecież ja rozwalałem tą grupę. Jestem tego pewny, tak samo tego też, że podnosiłem tą mapę. Wiecie co, dziskaj się upewnię, bo ja jestem na 99% pewny, że rozwalałem już tą armię. Chyba, że jakoś się wycofałem z walki. Nie, na pewno rozwalałem, więc nie rozumiem tej czy. No i dobra, powiem wam, że koniec końców nie byłem pewny, że tą walkę rozegrałem czy nie, bo nie mogłem jakoś znaleźć materiału, na którym bym to robił, ale jestem na 99% pewny, że tak było, że właśnie tą walkę rozegrałem, więc no, bo nawet jak nie, to była ona jedną z takich powtarzalnych, więc jak najbardziej mogłem ją sobie w zupełności wyciąć. I tak też zrobiłem, straciłem parę jednostek, przyznam się, ale dorekrutowałem nowe, posprzedawałem zwoje, tam jakieś inne rzeczy porobiłem w międzyczasie i także tutaj kupiłem zwój dla mistrza Lotara na bezimiennej wyspie, jak pamiętacie, u arcymagarz tam nekromanty. Jak go nazwać? Tak go nazwać, arcymag nekromanta, chyba też takie pojęcie może być użyte, chociaż nie jestem pewien, czy to nie jest jakby mniejsza w tym momencie o to. A, wróciłaś, królowo czasu? Jak? Udało ci się? Zdobyłaś, zbudowałaś wehikuł? Znalazłaś coś zaklęcie? Krasno, odśmieje się beztrosko. O, możesz ty nie śmiać, stary, zwariowany krasnoludzie, ale znalazłam zaklęcie, które potrafi cofnąć czas. Krasnolud przestaje się śmiać i przygląda się, mrużąc jedno oko. A więc udało ci się je odnaleźć, co? Możesz udowodnić, że jest prawdziwa, może jakaś podróbka, skąd mam wiedzieć, że zwój w ogóle działa? Weźmy, że na koniec stawisz mnie z jakimś bezwartościowym świstkiem z papieru? Co wtedy pocznę? Twierdzisz, że kłamie? Księżniczki nigdy nie kłamią, przecież każdy o tym wie. A jeśli się boisz, że cię oszukam, to oddaj mi zwój, takie zakręcie na pewno mi się przyda. Ja boję się, nigdy w życiu ten krasnolud niczego się nie boi. Lotar bierze ciebie zwój i zaczyna obracać go w dłoniach. Jak to niby działa? Co za symbole? Nie ma to sensu. Daj czytam zaklęcie. Bierzesz zwój i czytasz zaklęcie. Gdy kończysz, postać krasnoluda zaczyna falować i rozpadać się. Potem krasnolud ponownie się pojawia. To ten sam krasnolud jakiś taki inny. Uważnie mu się przyglądasz, ale nie wiesz, w czym tkwi różnica. I co, jak poszło? Wstyd przyznać, dziewuszko, ale miałaś rację. To coś krasnolud pokazuje zwój, który zmienia się w bezużyteczny kawałek pergaminu. Cofnęło mi o 25 lat. Magia okazuje się bardziej przydatna niż sądziłem, może nawet bardziej skuteczna. A co z zakładem? Masz czego chciałeś? Krasnolud marszczy brwi. Nie, nigdy nie wygrałem tego zakładu. Widać, że bogowie zaprzysięgli się przeciwko mnie. No cóż, muszę się z tym pogodzić. Zrobiłaś to, co prosiłem, więc oto twoja nagroda. Trzy runy i 2550 doświadczenia. No to doświadczenie w tej fazie gry jest już mało warte. O, druga tarcza z łusek. Jej! Promień światła. Ho, ho, ho!
Pancerz duchów. Chirurgowie nie wykonują kontrataków w czasie dwóch pierwszych tur. Całkiem fajne. Pancerz duchów kupię na pewno. Ten promień światła też kupię, bo na nie umarły i to jest OP. Ale druga ta czasu jest ciekawe. No cóż, miałem też trzy włócznie szału i chyba widziałem drugą maskę pogrzebową gdzieś. I dwa pasy szczęścia i drugi pierścień z brązu, chociaż tam mniejsza auto. Pierścień srebrny w ogóle. Mój pierścień. Dobra, możemy coś rozwinąć sobie. Gryzny dar przekonywania się na trzeci poziom, żeby T-Rexy miały już max morale. To by im sporo dało. Ale skoro nie możemy tak, to może sobie rozwijmy coś w magii. No, magia zniszczenia na poziom trzeci brzmi fajnie. I cały czas mamy chyba wystarczająco, żeby potęgę ciemności już rozwijać w ramach tego, że będziemy chcieli jeszcze armią nieumarłych trochę pograć. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się nią zagrać. Tak zdecydowanie będzie, ale nie wiem przez tamty, gdzie to walk dokładnie. Najbardziej chciałbym zrobić mora, zanim to zrobimy. I teraz tak, udamy się znowu na bezimienną na sekundeczkę. A propos, no bo gdzieś możemy szukać zwoju ożywienia, jak nie właśnie na wyspie nieumarłych. Że w ogóle w międzyczasie użyłem tego zakręcia wędrowca. Zwoju śmierci. Prastare wampiry, raczej nie jestem chętny. I udało mi się nekromantów sprowadzić, więc sobie ich tam zostawiłem do mojego garnizonu specjalnego. Sobie ich zostawiłem, no bo jednak, no, oni są cenni, jakby nie wziął, kurczę, no. No jakby nie wziął. Może z kolosa coś fajnego poleci? Zobaczmy. Jak tu jest kolosik? Przywołanie kolosa. Mago wieruniczni. Na co mi mago wieruniczni w tej armii? Pff, dobra. Mniejsza. Teraz może zrobię cięcie i poszukam sobie ją poza wizją tego zwoju, bo nie mam pojęcia, w którym on dokładnie miejscu był. Brzmi niegłupio. A więc... No, powiem wam, że tutaj znalazłem w ogóle misję u Randala Skrzekacza i ta misja jest całkiem ciekawa. Spytałem się go tam oczywiście, czy tam ma jakiś problem i czy potrzebuje pomocy. Czy ta miła młoda kobieta będzie może przejeżdżać przez Weronę? Muszę wysłać wiadomość do mojego brata, Korwina. Gdy Demenion objął władzę, jego lud czekały głód, choroba i zarazy, albo go odwrócili się od nas i wielu ludzi zmarło. Wiele ciał zmarło i sprzedano nekromancie Mistykusowi, świeże ciała zawsze mu się przydają, więc dawał w zamian żyjącym krewnym niezłą sumę. Zmarłem na zarazem, a mój brat sprzedał moje ciało. Miałem szczęście, mistrz żywił mnie i postawił mój umysł w nienaruszonym stanie, abym mógł dalej pracować. Rzeczywiście ciężko pracowałem i zgromadziłem niezłą sumkę pieniędzy, ale złoto nie jest mi potrzebne i wolałbym przekazać zarobki swojemu bratu. Może mu dama przekazać to? A jak najbardziej. Zresztą nie powinienem pojawić się w imieniu Amelii, no ale się domyślam, że Amelia, tak jak my, lubi pieniążki. Więc czemu nie? Tutaj jakiś sklep jeszcze był. Jakieś smocze leżą. Pieczarne smoki, są też kościane. Właśnie nie wiem, czy kościane smoki brać do armii nieumarłych? Na pewno czarnych rycerzy wezmę, to jest na 100%. Nekromantów, kostków łuczników. W sumie jakie są jeszcze jednostki nieumarłych? Takie jakieś dobre. Zombie nie są dobre. Wampiry prastare. Mam tutaj do nich cały set na wyspie porozkładany. O, w ogóle tej kapiszki szału koniec końców nie odwiedziłem. Chcę wylądować, gro! Pozwól mi. Dziękuję ci, gro, za twoją łaskawość. Bo zmienia szał plus 3. Lepsze szał plus 3. Ty nie zbierałem tych rzeczy w ogóle? A to jestem ogarnięty strasznie w tą grę. Dobra, wiecie co? Tej faktycznie zrobię jeszcze dalej ciąć, bo nie widzę teraz ni cholercia tego zwoju. A jestem pewien, że gdzieś na wyspie może być. U Mystikusa nie było, to gdzieś musiało być, bo pamiętam, że było. Dobra. No i witam was bliska po cięciu. Powiem wam, że nie mogłem znaleźć żadnego zwoju ożywienia, więc nie wiem, gdzie one były do jasnej ciasnej. Ale powiem wam, że udałem się tutaj właśnie do naszej nowej, w sumie nie za bardzo zwiedzanej, to bardziej pasuje krainy Szetry. I tutaj zebrałem parę rzeczy takich, co leżały po prostu sobie odwłokiem. I przy okazji natknąłem się na jakichś dwóch panów z misjami. I jako, że nie miałem tej możliwości jak osiągnąć rozmowę z nim, a zagadałem, bo myślałem, że to jest po prostu zwykły sklep przy okazji, no to pokażemy wam tą rozmowę. Okazuje się, że budynek to kuźnia, w której pracuje potężny demon. Gdy słyszał pukanie, krzyczy nie odwracając się: najemniku, prosiłem Sargatasa, by nie posyłał po broń, zanim nie skończy tej zamówień naszego pana. Demon wraca się i leży zaskoczony: człowiek, od kiedy to generał najmuje ludzi? Na imię mi Amelia i przybyłam tu z własnej woli. Kim jesteś, a co nie widać? Jestem piekarzem, a to moja kuchnia. Widzisz mój piecyk? Demon wybucha śmiechem, bardzo zadowolony ze swojego dowcipu. No dobra, co to ruska, mów, co cię tu sprowadza. Pokaż, co masz na sprzedaż. Masz Bitbulu, czy jeden z tych całych efipunków zestawu demona. Masz przywołanie kolosa, którego nie mogę kupić, bo nie mam miejsca. Czemu nie mam miejsca?
I parę fajnych jednostek masz. Co za kular, bo koniec końców tak nie przyjrzałem się za bardzo. Czy ja właśnie powiedziałem, że chcę zaoferować moją duszę? Duszę? Mój zapasz dusz topnieje w oczach, a zombie nie wciąż przybywa. Dobrze, zgadzam się, wezmę zaraz swojego łapacza dusz. Chwileczkę, demon wychodzi, po chwili wraca ściskając coś mocno w dłoniach. Coś żywego, coś co okropnie śmierdzi, straszliwie piszczy. Oto, też ostatnie. Jest głodny, więc postaram się wydobyć z ciebie tę duszę tak szybko, jak tylko się uda. Wstrzymaj teraz oddech, obawiam się, że zapach nie jest zbyt przyjemny. Demon przesuwa dziwną istotę na twojej twarzy, łapacz dusz wysuwa w twoim kierunku nogi, nagle jednak cofa, krzycząc przeraźliwie i eksploduje. Co się stało? Nic nie czuję. Kowal wygląda na kompletnie zaskoczonego, drapie się po jednym z swoich rogów. Tego nie rozumiem. Nigdy jeszcze tego nie widziałem, była aż duch eksplodował ze strachu. Te krwiże rzeczy istoty żywią się duszami. Bez wahania pochłonie każdą duszę, choćby należała do świętego, ale ty dziwne. Twoja dusza wydaje znajdować się pod ochroną jakiejś wewnętrznej mocy. No cóż, może amulet ochronny? Zdejmij go i spróbujmy ponownie. Nie masz żadnych amuletów, może to wina kamieni Taeny. Kamienie bogów Taeny, czemu się teraz nie powiedziała? Jeśli chcesz to być interesu, musimy się ich pozbyć. Nie mogę dać łapaczowi twojej duszy, gdy masz w sobie moc tych kamieni. Te potwory nie mogą przecież wychłonąć boskiej energii, ale skoro byłaś skłonna sprzedać mi swoją duszę, jest coś, o co chciałbym cię prosić. Z jakiego mogę dla ciebie zrobić? Niedawno na Szetrze osiedlił się słynny handlarz duszą imieniu Arian. Prosił mnie, bym naprawił jedno z jego narzędzi. Zrobiłem to, ale nie mam teraz czasu, by mu je dostarczyć. Masz zanieść mu to? Kto wie, może Arian będzie w stanie kupić tę twoją duszę. Dobra, poszukam tego Ariana. A, czyli przypadkowo chciałem moją duszę sprzedać. Widzicie, nie warto przypadkowo podpisywać umów na pałę, bo możecie się obudzić bez duszy. A, jestem najmniejszką i mogę zaoferować swoje usługi. A więc twierdzisz, że nie służysz Samanowi, tak? Trudno mi to zrozumieć. Tutaj wszedłem, ani nie pracuję, nie oddycham z własnej nieprzymuszonej woli, podobnie jak wszyscy inni, którzy tu żyją. Byłem niegdyś wolnym rzemieślnikiem, ale najemnicy generała Sargatasa uśpili mnie za pomocą jakichś preparatów i przetransportowali potajemnie tu, do Szatery. Gdy teraz się zbudziłem, ujrzałem ten oto podarunek od Samana. Demon nosi w górę ręce, pokazując na chwilę swoje nadgarstki, na których widzisz błyszczące w świetle kajdany. Co za kajdany? Łańcuchy przeznaczenia, będę służyć Samanowi, dopóki nie umrze lub mnie nie uwolni. Ponieważ jestem zniewolony, nie daje mi przyjemności praca w tej wspaniałej kuźni z wykorzystaniem trudno dostępnych materiałów. Nie czuję dumy z powodu zachwycających przedmiotów, które każdego dnia wytwarzam dla generała Sargatasa. Ptak, gdy zamknął go w chłodnej klatce, nie przestaje śpiewać, to prawda, ale kowal jest czymś więcej niż tylko swym młotem. Stworzyłem dla Samana niezliczoną ilość niosących śmierci broni, ale to tylko nęce zabawki. Z działami sztuki nie mają nic wspólnego. Nie wymagają kunsztu, z którego byłem znany ja, Hephaistos, najsłynniejszy kowal w całej demonii. Czy mogę ci jakoś pomóc w uzyskaniu wolności? Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz mi pomóc w ukończeniu mego miecza. Niszczyciela Kaidan, z jego pomocą mógłbym rzucić patające mi więzy i opuścić Szaternę. Miecz jest już wykuty i cierpliwie zaklinam go przez długie lata niewoli. Pozostaje tylko zahartować ostrze w smoczej krwi. A w jaki sposób nam zahartować miecz? Musisz unożyć go w smoczej posoce, w ciepłej krwi świeżo zabitego smoka. Zwracam jednak uwagę, że smok nie musi zostać zabity przy pomocy tego właśnie miecza. Im silniejsze monstrum, tym więcej mocy wchłonie miecz. Najlepiej nadają się do tego czarne smoki. Dobrze, że całkiem sporo ich żyje na świecie. A, dobrze, daj mi ten miecz. Co, skąd pewność, że miecz pozwoli ci uzyskać wolność? Pewnie pewnego razu z wizytą do Sargatasa przybył pewien kupiec. Lev Kilsan, znamy. Kupił od niego sekret Saberhagi, znakomitego kowala, który stworzył niegdyś miecza moku. Znany także niszczycielem światów, to legendarna, nie mająca sobie równych broń. Mój niszczyciel Kaida na stronie jest zaklęciem Saberhagi, a kiedy zostanie odpowiednio zahartowany, nic nie zdoła mu się oprzeć. Gdzie znajdę takie smoków? W Ultrax, to kraina istot, który mamy w zwyczaju nazywać smokami. Udaj się do Multidrasa, architekta dróg, który służy także Samanowi. Jestem pewien, że będziesz mogła otworzyć dla siebie przejście do Ultrax i to w taki sposób, że nasz pan tego nie zauważy. Dobrze, daj mi miecza, zanurzę go w smoczej krwi. Czyli? Jednak jest jeszcze Ultrax dostępny. Oh shit. Chyba nie wyjdziemy z tego zdania. Cóż, będziemy mieli okazję chyba przetestować czarnych rycerzy. Albo i nie. Chociaż mnie tego gościa sobie jeszcze podszedł. Ale może w kolejnym odcinku wszystko zrobimy. Czemu nie? Do następnego razu i cześć!